I witajcie, to znowu ja, Masz. Witam was w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku mojego poradnika do Dwarf Fortress. Jak widzicie, jestem akurat w trakcie oblężenia. Na dodatek, ponieważ trochę się opieprzałem przy robieniu środków ochronnych, to najprawdopodobniej będzie to moje ostatnie oblężenie. I cóż, koniec będzie z tą twierdzą. Ale jak to mówią, losing is fun. Tak, ale to mi nie przeszkadza w żaden sposób, żebym wam pokazał nowe rzeczy w tym patchu. Tak jak mówiłem, że wam to pokażę. Mówiłem wam, że pokażę wam nowe rzeczy w patchu, więc muszę je pokazać teraz. Tak. Od czego by zacząć? Zacznijmy może od tego, co tu mam na wierzchu. To jest górna część mojej fortecy, oczywiście. I w nowym patchu dodano kilka ważnych rzeczy, co na przykład między innymi bardzo teraz stawia twórca, położył nacisk na jakby budowanie twierdzy na zewnątrz w ten sposób, że zwierzęta, wszystkie w zasadzie zwierzęta te takie domowe mają teraz muszą jeść tak samo jak nasze krasnoludy. Oczywiście jedzą one trawę, a trawa występuje na zewnątrz. Teoretycznie można też karmić je grzybami, które rosną w jaskiniach, ale lepiej jest je karmić właśnie trawą. Żeby w sposób jakiś konkretny trzymać nasze zwierzęta na zewnątrz, potrzebujemy zony czy strefy, która się nazywa pen pasture, czyli I, a następnie N. Kiedy już mamy taką strefę, klikamy duże N i możemy przydzielać do danej strefy zwierzęta, tak jak to robimy z klatkami albo łańcuchami. W związku z tym właśnie, że dodano tą funkcję, pojawiło się jednocześnie mnóstwo nowych zwierząt domowych, jak na przykład właśnie świnie, lamy, alpaki. Jednocześnie dodano też możliwość strzyżenia owiec i innych tego typu zwierząt i robienia po prostu wełny z nich. Tak, ważna sprawa dla was, którzy będziecie grać, żebyście się nie poczuli, żebyście się nie pogubili, bo zwierzęta nie są nazywane po prostu normalnie, że to jest, nie wiem, to jest krówka, to jest coś tam, tylko są nazywane tymi specyficznie nazwami od ich płci, czyli tutaj mamy na przykład stray sow i stray boar, czyli to jest tyle co locha i wieprz. Więc to nie jest po prostu świnia męska, świnia damska, tylko locha i wieprz i musicie mieć to na uwadze. Następna rzecz, która doszła, to zupełnie nowy przedział skilli związany z trzymaniem pszczół. To, co tu widzicie, to są ule stworzone przeze mnie, postawione tutaj. Ul tworzymy normalnie w Crafts Dwarf tym workshop, w normalnym po prostu workshopie. Z jakiegokolwiek materiału stawiamy je gdzieś i warunkiem jedynym jest to, żeby gdzieś w okolicy była kolonia trzmieli i wtedy przyjdzie jakiś właśnie krasnolud z funkcją beekeeping, czyli pszczelarstwo i jakby udomowi te trzmiele i zasadzi je tutaj w tych ulach. Kiedy klikniemy Q, widzimy, że w takim ulu mamy kilka opcji. Po pierwsze, możemy wybrać, żeby ten ul stał pusty albo nie pusty. Czyli możemy wybrać, żeby po prostu sobie stał i nic się z nim nie działo. Albo żeby ta kolonia została w nim jakby zainstalowana, jak wcześniej mówiłem. Jednocześnie możemy ustawić, czy chcemy, żeby został zbierany stąd miód i wosk, czy też nie. Miód i wosk oczywiście są potrzebne do robienia, znaczy miód jest po prostu kolejnym jedzeniem, a wosk to kolejny materiał, z którego można robić na przykład krafty. Aby miód i wosk otrzymać, trzeba tutaj zbudować nowy budynek, który jest Screwpress się nazywa, czyli prasa. I z taką prasą wyprasowywujemy z tych pszczelich, tych takich cosiów, gdzie one tam wkładają, to wiecie, te takie sześciokątne. Z tych wypracowujemy miód i wosk. Co jeszcze ciekawego? Bardzo ciekawa i przydatna rzecz, to są dodano zwierzęta jajonośne. Nie wiem, jak to powiedzieć, chyba tak, nie? Czyli kury, kaczki i tego typu rzeczy.
i idąc za ciosem dano kurniki, można budować teraz. Jest to o tyle przydatne, że kury będą po prostu tam siadać i składać jajka, a każde jajko to jest w zasadzie oddzielny posiłek. Czyli teraz de facto mamy tak jakby... Dzięki temu będziemy mogli po prostu... Niemożliwe jest przegranie gry z powodu jakby z głodu. Nie mogą wam krasnoludy wymrzeć z głodu, ponieważ każde jajeczko to jest jeden posiłek, a tych jajek one znoszą mnóstwo. Więc jak na początkowym ekranie wybierzecie sobie tam 6 czy 5 kur, to wiedzcie, że na pewno nie umrzecie z głodu. Co jeszcze wam chcę pokazać tutaj? Już sam nie pamiętam. Aha, dobra. Kolejna rzecz. Dodano glinę jako materiał i oczywiście cały przemysł glinowy, ceramiczny. O, są trzy rodzaje... O, przepraszam znowu za gadu. Ajajaj, zapominam zawsze. Tak. Cały przemysł dodano ceramiczny. Są trzy rodzaje ceramiki, o których przeczytacie sobie na wiki najlepiej, bo ja nie pamiętam do końca, jak one się nazywają. Jakieś dziwne nazwy. W każdym razie jedno można robić w zasadzie z każdej gliny. Drugie można robić z kaolitu, ten czerwony kamień, jak pamiętacie. A trzecie z fire clay. To jest jakiś nowy rodzaj gliny, zupełnie nie wiem skąd go wziąć. Tak. Oprócz tego można... I tak, zbieracie... Aby coś zrobić, musicie zbudować clean. W cleanie macie opcję collect clay. Zbieracie to tak jak podobnie jak piasek. W ogóle ten przemysł garncarski czy ceramiczny jest bardzo podobny do przemysłu szklanego. Właśnie najpierw zbieramy tą glinę, która następnie jest zbierana w stockpile'u kamieni. Tutaj widzicie te czerwone cosie, to jest glina. A następnie z nich będą robione właśnie, nie wiem, możemy zrobić jug, to jest słoik. W słoiku właśnie trzymany jest na przykład miód i to jest nowa rzecz, jug. Można zrobić cegły, które są tak naprawdę blokami, statuły, można zrobić pot. To jest słój i słoj, znaczy nie słój, to jest garnek, coś w tym rodzaju. I garnki spełniają rolę beczek, tylko że tylko do jedzenia. W tych potach nie można trzymać płynów, tylko jedzenie. No i wszystkie te inne rzeczy. I też bardzo ważna rzecz a propos tych rzeczy z gliny, że musimy je też glazurować, jeśli chcemy, żeby były wodoodporne, i to też glazura trochę zwiększa ich wartość. Glazura to jest po prostu popiół. Musicie wziąć sobie wood furnace, zrobić trochę popiołu i następnie gdzieś tutaj, już nie pamiętam, chyba w klinie się glazuruje od razu. Tak, macie glaze i tu wybieracie, co chcecie glazurować. A z innych takich rzeczy chyba nic więcej nie doszło w zasadzie. Znaczy jeszcze tu na przykład można oprócz wszystkich tych takich roślin można też mielić orzechy i w ten sposób otrzymujemy olej, z którego też możemy robić to mydło, tak samo jak z tłuszczu. I nie wiem, czy coś jeszcze doszło w tym patchu. Chyba nic, to chyba już wszystko w zasadzie. Mnóstwo błędów zostało poprawionych. Tak, i przepraszam, że wcześniej wam o tym wszystkim nie mówiłem, no ale sam jakby sobie z tego nie do końca zdawałem sprawę. Oprócz tego chciałem was poinformować, że skończył nam się limit na 15 minut w filmikach, więc mogę rzucać filmiki już bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie chciałem wam powiedzieć, że ten filmik nagrywam już drugi raz, bo za pierwszym razem mi nie wyszło, to znaczy wyszło, ale coś przy formatowaniu się zniszczyło. No. W ogóle strasznie mi się podoba to w tej wersji, że są wszystkie rzeczy teraz pokazane, wszystkie te możliwe rzeczy, wszystkie możliwe rzeczy do wyprodukowania w danym warsztacie są pokazane, ale te, których nie możemy zrobić, są na czerwono. To jest bardzo fajna rzecz jak dla mnie, też właśnie nowa rzecz w tym patchu. To jest patch coś tam, 3, coś tam, 2, 5. Najnowszy patch w każdym razie. Cóż, pokazałbym wam trochę jak działa ta moja cała tutaj twierdza, ale... No niestety, tutaj się czają wszędzie gobliny, a jestem nieprzygotowany. Jednej bramy nie jestem w stanie zamknąć, o tej, i nie jest ona zabezpieczona żadnymi pułapkami.
I no to chyba będzie mój koniec, jak już mówiłem. Ale oprowadzę was może krótko. W ogóle, o, strasznie mi się podoba to, co tu zrobiłem. Samo zakwyt może drobny, ale no cóż, tak jest. To jest taka drobna strzelnica. Zrobiłem taką strzelnicę dla moich krasnoludów. Tylko, że oni strzelają tutaj do żywych celów. Tu macie klatki z goblinami i z różnymi innymi rzeczami, które są podłączone do tego lewera, do tej dźwigni. Kiedy dźwignia zostanie pociągnięta, te klatki się otwierają. Stawiam wtedy tutaj krasnoludy i krasnoludy strzelają strzałami, znaczy boltami, bełtami. Tutaj są właśnie fortyfikacje, żeby mogli przez nie strzelać, tak. I jeszcze jedna rzecz, którą miałem omówić, to w jaki sposób tutaj robić takie, widzicie, tu mam takie farmy. To jest ten jeden sposób, o którym wam nie mówiłem dokładnie, jak go zrobić, a to jest bardzo przydatny sposób, jeśli nie chce wam się bawić w jakieś beczki, jakieś... To znaczy jakieś mechanizmy i tak dalej, albo po prostu nie możecie, bo nie macie w żaden sposób żadnego innego dostępu. Robi się to bardzo prosto. Najpierw kopiecie oczywiście sobie kanał taki, robicie DH, kopiecie kanał, ale ja nie będę teraz kopał kanału, bo po co. Jak macie już taki dół, ważne, żeby zrobić z niego jakieś wyjście, wejście, oczywiście tak jak tam, ja tam mam na górze schody, widzicie, o, tutaj mam schody. Kiedy już to macie, klikacie sobie i robicie zonę i już widzicie, że tu macie zaznaczone pit pond pod P, to jest staw. I taki staw krasnoludy będą napełniać wiaderkami z wodą, ale najpierw musicie kliknąć duże P i F, aby to ustawić, żeby to było rzeczywiście pond, ponieważ pit to jest z kolei pit to jest jakby dziura na zwierzęta, nie wiem jak powiedzieć. Taka jak macie na przykład... Nie będę się nawet zagłębiał, nie będę nawet próbował tutaj jakoś wymyślać, co to jest, po prostu dziura na zwierzęta. Możecie, to można fajnie wykorzystać, na przykład wziąć jakiegoś niedźwiedzia, wrzucić go do takiej dziury, a potem wrzucać do takiej dziury gobliny. To jest fajny sposób strasznie. No ale mniejsza, więc tak, jak już będziecie mieli taką zonę z ustawionym pond, to wtedy krasnoludy po prostu będą przychodzić i tutaj wlewać wodę. Bardzo ważna sprawa, do każdego takiego stawu może być maksymalnie przypisany jeden krasnolud, czyli nawet jak zrobicie taki, jak zrobicie taką zonę sobie, to on do niej każdorazowo będzie przychodził jeden krasnolud, więc nie opłaca się zrobić czegoś takiego. Lepiej zrobić kilka takich zon sobie o tutaj. I na przykład takie coś będzie obsługiwane przez cztery różne krasnoludy, które będą po kolei wlewać tutaj wodę z wiaderek. No. Tutaj w ogóle mam zoo, udało mi się schwytać smoka. Proszę, Dragon Cage. Otoczone złotem. W ogóle taki całkiem ciekawy system zrobiłem sobie tutaj domku. Widzicie, teraz tak jak zwykle się widzieliście, tam rozbudowywałem się raczej wszerz i wzdłuż. Teraz postanowiłem, że będę się rozbudowywał w dół. I to jest o tyle fajne, że jak mam tutaj te wszystkie warsztaty, to tutaj te wszystkie podłogi mam już wyczyszczone w zasadzie z kamieni. I w ten sposób mam, nie mam takiego brudu, wiecie, jak to zawsze jest, że wszędzie się te kamienie walają. A tak mam ładnie i czysto. No. O balistach już kiedyś mówiłem wam. To wszystko, co mam wam do powiedzenia. Powiedziałem wam wszystko, co umiałem i czego nie umiałem. Co musiałem sobie przeczytać na jakimś wiki. To nie jest koniec materiałów z Dwarf Fortress, jak mówiłem już. Spodziewajcie się w najbliższym czasie na przykład materiałów jeszcze z jakichś modów, z jakichś modyfikacji do tej gry. Spodziewajcie się materiałów z trybu Adventure. I ogólnie to nie jest koniec mojej przygody z Dwarf Fortress, bo bardzo lubię tą grę. Ale na razie żegnam was. Mówię wam do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Subskrybujcie nas, subskrybujcie wszystkie nasze kanały, obydwa. Oglądajcie, właśnie nie tyle subskrybujcie, co oglądajcie, bo coraz mniej oglądnięć mamy z niewiadomych powodów. No ale mniejsza. Dobra. Do zobaczenia wam wszystkim. Cześć.